Stąd ten osobisty lwów Ludwika M, który będziemy pokazywać w roku bieżącym, to jest takie nawiązanie do tych lat młodzieńczych Janusza Majewskiego, które spędził w Grodzowie, które wspomina z nostalgią i które, jak mówi, ukształtowały go na tyle mocno, że mimo tego, że mieszkał w wielu miastach, zawsze czuł się i, jak powiedział, będzie czuł się zawsze